Witam serdecznie. Po raz kolejny Marek TV w Rosenthal, Grosser Schutzhaus Rosenthal. Tym razem dostałem cynka albo telefon od przesympatycznej pani, która ogląda moje reportaże i dała mi informację, że dzisiaj właśnie tutaj jest bardzo ciekawa osoba, a mianowicie pan Maciej Śliwowski. Panie Maćku, mogę do ciebie w ogóle na ty? Oczywiście. Super, dziękuję ci serdecznie. Zacznijmy od tego, że jesteś tutaj, byłeś znaną osobą. Ja tu sobie przygotowałem taką ściągawkę. Rapid Win. W latach 80. uchodził pan za jedną z najpopularniejszych, że tak powiem, bardziej obiecujących osób trenujących piłkę nożną. Jak to było? Jak były początki i jak się stało, że dotarłeś tutaj do Wiednia w latach 93-96? No cóż, no, do Wiednia trafiłem poprzez obserwację trenera Baumgartnera, który przyjechał, ja grałem wtedy w Legii Warszawa i trener Hubert Baumgartner poszukiwał napastnika. Słyszeli o takim zawodniku, dowiadywali się o mnie już kilka razy, no i przyjechali na moje dwa mecze z Legii. Akurat mi się udało strzelić w tych meczach 4 bramki i po tym drugim meczu absolutnie padło na mnie, że Rapid Wiedeń chce mnie ściągnąć do siebie, do Wiednia. Maćku, ale twoja kariera właściwie zaczęła się wcześniej, bo z tego co widziałem, to już w Polsce miałeś duży talent do piłki nożnej i w gruncie rzeczy wcześniej byłeś jeszcze gdzieś indziej, tylko tamta twoja kariera tak się nie szybko rozwinęła, jak to się stało właśnie tutaj w Wiedniu, w Austrii. Znaczy no, generalnie debiutowałem w Ekstraklasie w wieku lat 18. Wyjechałem z Warszawy do zespołu Stali Mielec i tam był mój pierwszy mecz w Ekstraklasie rozegrany. Miałem wtedy 18 lat. To był rok 85. Jestem wychowankiem w ogóle zespołu RKS Okęcie. To jest w Warszawie. Tam zaczynałem swoją karierę w 79 roku. W 1979 roku, czyli to taki, powiedzmy, to takie czasy dinozaurów. Stal Mielec to chyba były twoje początki? Początki w Ekstraklasie, zgadza się. W wieku 18 lat wyjechałem z Warszawy i trafiłem do Stali Mielec, do zespołu wtedy jeszcze drugoligowego, to była zima, 85 rok. I po pół roku żeśmy awansowali, akurat ja przyszedłem w połowie sezonu i awansowaliśmy do Ekstraklasy. W 85 roku debiutowałem w Ekstraklasie w meczu z Bałtykiem Gdynia, wygraliśmy 2-0, strzeliłem 2 bramki. Przejdźmy teraz do twojego okresu życia w Austrii, czyli 1993-1996 Rapid Wiedeń. Jak wyglądał ten okres twojego życia i kariery oczywiście piłkarskie? No tutaj trafiłem do Rapidu z Legii Warszawa. W Legii zdobyłem Mistrzostwo Polski. Można powiedzieć, już byłem ukształtowanym zawodnikiem. W tym momencie miałem 24 lata. Dobrze mówię? 24 lata miałem. No i jak gdyby zaczęły się już takie problemy, znaczy, przepraszam. Wyzwania. Tak, już zaczęły się wyzwania i zaczęły się takie, że właśnie zaczęły się kluby interesować zagraniczne. No i trafiłem w 93 roku do Rapidu. To było dokładnie po meczu bodajże z Siarką Tarnobrzeg rozgrywanym u nas w Warszawie. Tam strzeliłem 3 bramki. Na tym meczu był trener Hubert Baumgartner. On był wtedy trenerem Rapidu. Szukał 1. Praktycznie talentów. Znaczy szukał napastnika i obserwowali mnie w wcześniejszym meczu jeszcze. No i stwierdzili, że to jestem ja. No i tak trafiłem do Rapidu. W Rapidzie po przyjściu zaraz no, zastałem niestety problemy w klubie związane z... No, klub przechodził kryzys. Okazało się, że był w bardzo poważnych tarapatach finansowych. Ale w przeciągu pół roku głównym sponsorem stał się Bank Austria. I te nasze problemy na początku, które były, wydawały się nie do przejścia, zostały załatwione od ręki. Bank Austria przejął wszystkie finansowe zaległości, wyrównał wszystkie straty. Klub nie poszedł w konkurs. No i na szczęście to było wielkie szczęście dla Rapidu, dlatego że rok później zdobyliśmy... No właśnie, 1995 Ostrachisches Pokal. Tak jest. I rok później Ostrachisches Meisterschaft. Tak jest. Myślę, że się zdobyli. Tak jest. No to... Ja przypominam, że do tej pory, przez 30 lat, od mojego odejścia z Rapidu, klub nie zdobył jeszcze pucharu.
Także te 30 lat temu zdobyty puchar był ostatnim pucharem zdobyty przez Rapid Wiedeń. No mistrzostwo później Rapid jeszcze zdobywał oczywiście parę razy, ale te mistrzostwo, które my żeśmy zdobyli wtedy z Rapidem, to też było po wieloletniej tam dominacji innych zespołów z południa, Sturmu Graz, tam nie pamiętam już dokładnie, Salzburga bodajże i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, moja osoba również tutaj przyczyniła się do tego, że Rapid Wiedeń no, był na piedestale. Zanim przejdę jeszcze do tematu Wiedeń i jak Ci się ten okres Twojego życia w Wiedniu podobał, właśnie sobie zanotowałem. W Polsce 165 meczy, 61 bramek, żeś strzelił, a w Austrii 159 meczy i 37 bramek. Tak, niektóre statystyki tak właśnie podają. Ja przeliczyłem wszystkie swoje mecze. Okazuje się, że strzeliłem we wszystkich meczach najwyższej klasy rozgrywkowej 99 bramek. Niestety jednej bramki mi zabrakło do osiągnięcia setki. No cóż, Wiedeń. Wiedeń najpiękniejsze miasto, w którym mogłem mieszkać. Teraz mieszkasz w Warszawie. Mieszkam w Warszawie. No to teraz zróbmy takie porównanie. Jak właśnie ten Wiedeń do Warszawy? Tu stolica, tam stolica. To, jak to wygląda? To teraz jest trudne już do porównania, dlatego że teraz Warszawa znowu staje się coraz piękniejszym miastem, ale wtedy jak ja wyjeżdżałem z Warszawy, no to niestety to jeszcze byliśmy, jak to się mówi, w powijakach. A Wiedeń z kolei, jak przyjechałem, zobaczyłem Wiedeń, jak wygląda i jak się żyje wtedy, to były lata 90., początek lat 90., no to po prostu zupełnie inna rzeczywistość. No, przepiękne stare miasto, w ogóle przepiękny urok Wiednia, wspaniała komunikacja, no nie wiem. Wtedy też trochę inna taka kultura. Inna kultura, całkowicie. Wtedy absolutnie. Tutaj też wszystko inaczej wyglądało, oczywiście, w Polsce też inaczej. Oczywiście. To my żeśmy dopiero przechodzili transformację w 89 roku, czyli 4 lata wcześniej zdobyliśmy, jak to się mówi, no jak gdyby niepodległość, można tak tu powiedzieć, po wielu, wielu latach, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No generalnie zupełnie różny świat, no a Wiedeń mi się kojarzy tylko i wyłącznie z czymś fantastycznym. No, mam tutaj najlepsze wspomnienia. Mam tu wielu przyjaciół, znajomych, moich kolegów, z którymi razem zdobywaliśmy mistrzostwo Puchar Austrii. Kibice mam nadzieję, że pamiętają jeszcze i mam nadzieję, że długo będą jeszcze pamiętać. Tak więc przy tej okazji pozdrawiamy serdecznie wszystkich przyjaciół i kolegów Maćka. No i ostatnie pytanie na dzisiaj. Być może spotkamy się w Warszawie, bo planuję teraz też taki wyskok, tak więc byśmy pociągnęli tą naszą sympatyczną dzisiejszą rozmowę. Ale ostatnie pytanie. Jesteśmy w takiej w miarę znanej restauracji tutaj w Wiedniu, Grosse Schutzhaus Rosenthal. Jak tobie smakowało? Co żeś zjadł i jak tobie to smakowało? No ja, będąc w Wiedniu, musiałem spróbować sznycla, więc jadłem Cordon Bleu i bardzo mi to pasowało. Wspaniała restauracja. Cieszę się bardzo, że tutaj żeśmy dzisiaj przyjechali z naszymi znajomymi, wspaniałymi. Z Lucynką, z Andrzejem, z synem Mateuszem. Jesteśmy szczęśliwi bardzo, bo mamy kontakty, znamy się już tutaj od wiele lat i cieszymy się bardzo, że jesteśmy w tym miejscu, a nie innym. Maćku, serdecznie Tobie dziękuję za to interwiu dla naszych widzów. Jeszcze raz pozdrawiamy serdecznie Twoich przyjaciół i znajomych, zarówno z tamtego krosu, jak i z tego tutaj. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w Warszawie. Dziękuję bardzo, zapraszam serdecznie. Jeżeli będzie tylko taka możliwość, to chętnie się spotkamy. Pozdrawiamy. Drodzy widzowie, a teraz zaprosiłem przed kamerę osobę, która właściwie spowodowała, że Maciek dzisiaj tutaj się zatrzymał w Wiedniu i dotarli do Rosenthal, a ja od Lucyny, która też ogląda balkonowe pogaduchy i inne moje programy, zadzwoniła do mnie i powiedziała: musisz przyjechać, musisz tutaj do Rosenthala przyjechać, bo inaczej to masz minus i nie będę oglądać Twoich programów. I dlatego dojechałem. Lucyna, jak to się stało w ogóle, że zaprosiłaś swoich przyjaciół, skąd się znacie, jak długo już Wasza przyjaźń trwa? Opowiedz troszkę naszym widzom, jak doszło do dzisiejszego spotkania. Aj, bardzo długo spotkaliśmy się, poznaliśmy się w szkole w Obesentfeld, w 13 B cyrku. Nasze dzieci poszły razem do pierwszej klasy, no i później cały czas tak jakoś trzymaliśmy ten kontakt. Maciek z Magdą zjechali do Polski, ale kontakt mamy, a teraz odwiedzili nas, bo na urlop jechali do Chorwacji, no i dzisiaj wrócili, zaprosiliśmy ich tutaj do Rosenthal, no nie mogło być inaczej, a że Maciek jeszcze dużo ma fanów, znam z Austriaków, którzy oglądali go 30 lat temu, także
No chciałam, żebyś przyszedł, żebyś zrobił z nim wywiad. Czyli warto było. Tak. Ja też się osobiście cieszę, bo jak sama zauważyłaś, Maciek jest fajnym mężczyzną, fajnym facetem, o czym ty dobrze wiesz. Tak. Ja go dzisiaj pierwszy raz poznałem, tak więc muszę powiedzieć, że bardzo pozytywne wrażenie. No i jego kibice z przeszłości na pewno mają bardzo, bardzo, bardzo duże, dobre wrażenie, a także, że tak powiem, wspomnienia. Tak. I bardzo. Tych, co znam, to bardzo miło go wspominają. Także Maciek Śliwowski, super. I drodzy widzowie, Maciek Śliwowski dzisiaj z Rozentala live dla was. A kto wie, bo Lucynka wcześniej mi opowiadała, że chce właśnie Maćka i żonę zaprosić w grudniu na Christkindlmarkt. Być może wtedy zrobimy trochę dłuższy i obszerniejszy wywiad. No, zapraszamy. No, zapraszamy. Dziękujemy. I tym miłym aspektem żegnamy was serdecznie, życzymy spokojnej nocy, no i do następnego razu, a już niedługo balkonowe pogaduchy, odcinek następny.